Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was wszystkich. Odpowiedź. Kostka sześcienna o krawędzi 10 cm wykonana z mosiądzu waży 8 kg. Ile będzie ważyć mosiężna kostka o krawędzi 20 cm? My tutaj mamy kostkę, czyli figurę 3D. Więc żeby tutaj tworzyć proporcje i wyliczyć tą masę, to my musimy tutaj policzyć sobie objętość kostki o krawędzi 10 i o krawędzi 20 cm. Czyli objętość pierwsza to jest 10 kostka ma a do potęgi trzeciej, czyli u nas to jest 10 cm do potęgi trzeciej, to jest 10 razy 10 razy 10, czyli mamy 1000 cm sześciennych. Objętość drugiej kostki, oczywiście z tego samego wzoru. To 8000 cm sześciennych. Zapisujemy sobie proporcję, że 1000 cm sześciennych kostki waży 8 kg. To jak my mamy 8000 cm 3 to ile nam to będzie ważyć? To co jest po skosie do x ląduje nam w mianowniku w dzieleniu to, co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu centymetry sześcienne nam się skracają, 30 zera również 8 razy 8 to 64 kg. I odpowiedź do tego zadania, że mościężna kostka o krawędzi długości 20 cm będzie ważyć 64 kg. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.